Siemaneczki czogiści i czogiści! Ja jestem Multi dziś mam dla Was genialną bitwę na obiekcie 268. Pojeździe, którego rolę dość ciężko zdefiniować, ale na opartego możemy przyjąć, że jest to uniwersalny niszczyciel czołgów. Na ten temat powiemy sobie więcej za chwilkę, ponieważ mamy jeszcze jedną ważną sprawę, czyli kolejną ofertę specjalną na Księżycowy Nowy Rok. Po chińskim 122TM nadeszła pora na wszystkim znanego obiekta 252, czyli Defendera. Pojazd, który, kiedy wchodził do gry, był przepotężny, było o nim wiele legend, jak to jest niezniszczalny. No i dzisiaj można go kupić, jeśli ktoś go jeszcze nie ma, za na przykład 13410 zł lub w sklepie premium za 140 prawie 5 zł. Pytanie, czy warto? Moja opinia jest taka, że jeśli szukacie wytrzymałej premki, to wciąż jest to pojazd, który potrafi sporo odbić, którym można robić misje na odbijanie, więc na pewno użytek pod kątem odbijania jest, ale jego działo już nie jest tak potężne jak kiedyś. Kiedyś po prostu to działo było wybitne, biło po te 440 i ciężko było znaleźć konkurencję, a teraz mamy BZT, które wali po 800, mamy Skoda T56, które magazynkiem robi prawie 1000, więc to działo to już takie, wiecie, jakie jest. No, nie najlepsze, więc na pewno pojazd spoko, pojazd może dla niektórych nawet bardzo dobry, szczególnie dla nowicjuszy, bo wybacza wiele błędów, ale raczej nie jest to pojazd, który trzeba koniecznie mieć i roz rozważyć w kwestii na przykład top 5 premek. Na pewno w top 5 miałbym wielu innych kandydatów, także okej okay, oferta, jedna z lepszych i na pewno za złoto warto skorzystać, jeśli ktoś jeszcze nie ma żadnej premki ósmego tieru. Tyle na temat tego pojazdu i teraz wracamy do naszego bohatera, czyli obiekta 268. Pojazd ten, powiedziałem na początku, że możemy powiedzieć, że jest uniwersalny, bo to prawda. Kiedyś, wydaje mi się, że gracze nim bardziej woleli grać na blisko, bo po prostu jego pancerz dawał radę. Ale odkąd tak naprawdę pojazd ten dostał nerfa, a było to dawno, dawno temu, jego rola tak naprawdę malała w bitwach i wchodziło do gry coraz więcej dział z wysoką penetracją. I to automatycznie oznacza dla niego, że dzisiaj bardzo łatwo jest go przebić i po prostu jego pancerz absolutnie nie wystarcza, aby walczyć na pierwszej linii. Tutaj na Ruinberg jest ten plus, że jednak mamy losowanie na dziewiątki, więc to zawsze daje troszeczkę otuchy bohaterowi, bo wiecie, no na dziewiątkach jednak jest troszeczkę mniej penetracji, często słabsze czołgi, ludzie mają stoki, a na dychach już każdy, wiadomo, czołg praktycznie jest wymaksowany. Także dodaje daje nam troszeczkę przewagi nad wrogiem. No ale to nie zmienia faktu, że lepiej, żebyśmy w tej bitwie pocisków nie zbierali, bo raczej będzie w nas wchodziło. I w sumie chcę powiedzieć, że tym pojazdem najlepiej byłoby dla mnie dzisiaj grać bardziej z ukrycia. Właśnie nie tak jak gra do końca bohater, tylko bardziej wiecie, gdzieś tam się przyczaić w krzaczku i po prostu czekać coś jak Grille 15 czy Ester ale jednocześnie strzelając za 750 przy penetracji prawie. 400, bo to jest w sumie taka rzecz, która została obiektowi od y, prawie samego początku, czyli wysoka penetracja. Kiedyś miał jej jeszcze więcej, z tego co pamiętam, chyba 450 na kumulu, teraz jest to prawie 400, wiadomo, to wciąż wystarcza, więc tutaj nie trzeba narzekać, że zabroli mu to, co było wybitnego. Miał wybitną penetrację, dalej ma, to jest wciąż fakt. Tak jednak, gdybym miał być tak y, teraz osobą oceniającą ten pojazd, to ja bym raczej dał mu pewne poprawki tylko pytanie jest właśnie w którą stronę byśmy chcieli pójść i czy w ogóle one są możliwe wydaje mi się że raczej jest mało realne, aby obiekt otrzymał buffa czy nawet nerfa, jeśli ktoś bardzo go nie lubi. Dlaczego to się po prostu ma nie wydarzyć? Dlatego, że kiedy Wargaming wypuścił film o zmianach dla pojazdów 10 tieru, to tam obiekt to po prostu nie było, więc raczej wątpię, aby chcieli go balansować. Ale przydałoby się go leciutko podkręcić. Ja osobiście widziałbym go ze starymi uszkodzeniami, jakie kiedyś miał, czyli miał kiedyś 850alfy. I chciałbym, aby dalej tyle miał, jednocześnie zostawiając DPM, wiadomo, na poziomie wysokim. Także, tak bym go zbalansował. Ciekawy jestem, czy ktoś z Was w ogóle nim jeszcze gra, czy raczej o nim zapomnieliście, bo są pewnie tacy, co już nim w ogóle nie grają. Teraz to każdy tylko myśli o obiekcie 2.6.8, ale wersja czwarta, czyli ten, wiadomo, bardziej szturmowy. No i moi drodzy, jak gra bohater? Pojechał oczywiście do akademików, stąd ma świetne bicie na środek, wykorzystuje to, nawet zniszczył teraz Udesa 15-16. I jak dobrze pójdzie, to zaraz będzie kolejna okazja strzelić w cofające się s 100 albo tego Conquerora, który również dał ciała. Pamiętajcie, że jeśli pojedziecie tam do miasta, to nigdy nie można się cofać, no chyba że Macie kontrolę nad akademikami, ale nie możecie się cofnąć do tej środkowej ulicy, tak zwanej linii F, bo to oznacza właśnie takie straty i często snajperzy tutaj czekają tylko na takiego właśnie konkurenta na takie 100, aby rąbnąć za 300, 500 czy nawet 1000, bo w tym miejscu spotykam nawet lodówki. Wiecie, to jest jednak tak, że ludzie lubią tutaj jeździć, poczują się tutaj pewnie za krzakami. Bohater po zrobieniu dwóch ważnych strzałów decyduje się podjechać, ale nie linią F, tylko właśnie tutaj bardziej na południe jechać, w stronę na przykład 140, która ostatnio była w J7. Czy to jest dobre podejście, dobre myślenie? Wydaje mi się, że ta 140 już dawno temu uciekła. Bardzo wątpię, że dalej tutaj jest. A czy ktoś wyjedzie? Raczej tutaj gracze nie wyjeżdżają. Raczej stoją w okienkach na K2, K3. Tam prędzej zobaczymy jakiegoś TDK. Choć tutaj, moi drodzy, pojawia się jednak. Te 30, pojawia się 90. Czy oni wyjadą, to nie wiem. Ale mamy na przykład Alphase 1 w okienku. O, i to jest już cel, który może nas zainteresować, tylko zmienibym na niego pocisk. Właśnie akumulacyjny, bo jednak alpha 1 tego pancerza troszeczkę ma. A kumul to go na wylot dokładnie 803. No, jak masz 400 peny, to radzę się schować, radzę się cofnąć. Ten gościu dziwi mnie, że tutaj gra. Na pancerz i to granie na pancerz absolutnie mu tutaj nie wyszło. Przed nami pojawiają się liczne cele: jest to te 30, jest to 90. Bohater jednak bardzo przytomnie cały czas manewruje wokół wraku kobry. No ale trzeba powiedzieć sobie uczciwie, to co robi ta 90, to jest skandal. I teraz dostaje hajkiem za prawie 1200 powiecie. Ile kurka wodno? Co to jest lodówka? Co to jest jakiś yy, taki Tedek jak Pancer S? To moi drodzy, nie, to po prostu był burzak. A burzaki tutaj są niezwykle potężne. One mają średnio 100 yy, 100 uszkodzeń przy penetracji 90 mm, więc można powiedzieć, że taka lodówka na Peku, taki jak Pancer na Peku. To naprawdę, naprawdę robi sieczkę, no i ten gracz tutaj nas zlekceważył, a mógł nas tak naprawdę porobić, gdyby nas objechał tym lightem. Ja naprawdę nie rozumiem, co on zrobił, że chował się za wrakiem kobry, po co on w ogóle wyjeżdżał w takim razie? To był po prostu płatny aktor. No i teraz TT-30. Te Ona ma 913 HP, więc jest tutaj taki problem, że raczej no, na Hitaj nie zdejmiemy, no chyba, że w tył z Heka, ale od frontu przy naszych uszkodzeniach na peku. Powątpiewam w to i dlatego bohater chyba się cofa, też zrozumiał, że tam w okienkach była 140, był Strv, troszeczkę już za grubo tam jest, więc do tego się wycofujemy i jedziemy chyba w stronę mida. Na midzie czai się już nasz Strv i pewnie do niego to jedziemy, choć on tak troszeczkę też stoi dla mnie dziwnie, bo w sumie nie wiem czy on ma na cokolwiek bicie. Powinien stanąć bardziej bliżej drogi, no ale zobaczymy, co tutaj wykombinujemy. Mamy swoje cele, swoją misję. Mamy pociski kumulacyjne, znów zładowane, ponieważ spodziewamy się na środku minotauro, więc TDK jednak bardzo pancernego. No i tak naprawdę, może troszeczkę teraz yy, grać, ponarzekać, że nie ma tej starej penetracji, bo 400 pęki na górną płytę minotauro. To może być za mało. 450, które było kiedyś, to wiecie, jednak um, byłoby mile widziane w tej sytuacji. Minotauro jest takim pojazdem, który naprawdę tego pancerza ma za dużo, jak na TDK. No i teraz kończymy 140. Wpadło nam pięknie pod lufę, ale pojawia się pytanie: gdzie jest ten Włoch? Co on tutaj robi? Gdzie on spierniczył? Prawdopodobnie uznam, że to nie jest dla niego dobre miejsce i nie chce tutaj wychylać. Bohater sprawdza bardzo mocno te okienka. Pamiętajmy o tym, że te okienka są zdradliwe. Często jest tak, że dopiero czołg w nich pojawia się po strzale, więc nie dziwi się bohaterowi, że nie chce tutaj dać ciała, dać plamy. Po lewej stronie też często stoją, wiecie gdzie, tutaj za tym nasypem teleki czy inne czołgi twarde do gry na wieżę, więc to wszystko żeśmy sprawdzili dość dobrze. No i na razie Nikogo nie ma. Super Conqueror może być przed nami też w takiej pozycji dość klasycznej w bitwach losowych. Minotauro pojawia się na zielonym, czyli jedzie w stronę naszej yy, właśnie magicznej esterfałki. My teraz dajemy trochę ciała. To trzeba sobie uczciwie powiedzieć, bohater niepotrzebnie podjechał do przodu i wyrwał od te 30 bombę za 750 w ogóle jak równo, co nie. No i to jest na pewno problem, bo teraz jesteśmy na hita. Ten strzał bardzo udany, trudny, ale weszło za prawie 760. Minotauro czy wygra ze sterfałem? Nie chcę mówić, bo nie mam pojęcia, co tam się dzieje. Nie możemy tam też pofrunąć, bo to jest za daleko dla naszego zasięgu rysowania. Ale trzeba powiedzieć sobie, że bohater nie ma już za bardzo możliwości szturmowania. W tym momencie nie powinniśmy na pewno atakować. Musimy czekać na wrogów właśnie jak teraz na tego superkoncurera. Bardzo fajnie, żeśmy się na niego przyczaili. Byliśmy wcelowani i to wręcz... Udowadni nam, że bohater, no, ogarnia tą mapę, przewiduje ruchy wroga, szacun, naprawdę szacun, bo widać, że wie, jak się zachować. Teraz jednak trochę się z nim nie zgadzam, bo mamy załadowane burzaki. Ale na co burzaki? Te 30 ma tego życia, moi drodzy, ile? Za dużo według mnie, żeby tutaj ją zdjąć burzakiem. 158, nie wiem, czy to wejdzie, naprawdę. Ja wiem, że te haki są mocne, ale. Jeśli nie wjedzie bokiem, to nie wiem. Powierzy, zobaczmy. Weszło. Ok, super. No to bardzo się cieszę. Powiem szczerze, że wolałbym mieć raczej kumulacyjny pocisk. Ja, haekami, wiele razy się przejechałem na tym, że wale, kurde, za zero. Powierzy, działo. Szczególnie po nerfie haeków, wiadomo. Ale weszło to fajnie. Hajka to właśnie wolę mieć na takie 30. O, 30-50 to już bardziej. To już mi się znacznie bardziej uśmiecha ten z spiernicza, ale go złapiemy. Pojazd ten szybko skupia działo i uwaga! I, pan bok w okno. Ten pocisk totalnie przeleciał. To był totalny kalafior. Um. Ja uważam, że obiekt 268 mógłby też mieć ciutko poprawioną celność. On nie jest niecelny, ale przydałoby się ją lekko poprawić, bo jak tym pojazdem gram, a czasami gram bo pytacie często mnie właśnie o takie pojazdy rzadsze, to właśnie no czuć, że on z tą celnością to tak różnie stoi. 80% wchodzi, ale 20% to są takie. Dziwne kalafiorki, Zupia, zupa kalafiorowa dzisiaj na obiad, ewidentnie. I teraz, moi drodzy, Strv pojawia się na naszych plecach. Totalnie nas zaskoczył, strakował nas, mądrze myślał, ale mieliśmy zestaw naprawczy, dlatego to my wychodzimy górą z tego pojedynku. No i jeszcze jest Minotauro, który ma nas teoretycznie na strzał, 523 HP, to nie jest dla niego problem. Tylko pytanie, czy on nie będzie właśnie strzelał w obiekta 777? Dokładnie. Strzeli w niego raz. Zobaczmy, jak to wygląda z góry. Obiekt za budynkiem. Minotauro próbuje go złapać, ale na razie nie ma takiej opcji. My wyjeżdżamy, mamy Minotauro bokiem. Burzak 163 HP, czy wejdziemy Jest bokiem, więc weszło. I to, moi drodzy, daje nam siódme zniszczenie i grubo ponad 10 tysięcy uszkodzeń. Na początku miałem powiedzieć, że bohater ma coś dużo tych heków, ale w sumie, jak one tak fajnie wchodzą, to chyba nie ma pretensji, co? No wydaje mi się, że ciężko go za to krytykować. Opłaciły się, opłaciły, także to by, moi drodzy, dla was obiekcik 268. Napiszcie, czy gracie im jeszcze w World of Tanks i co sądzicie o drugiej ofercie specjalnej. Pamiętajcie, będzie jeszcze kilka kolejnych i też będę się wypowiadał, czy bym brał ten czołg nowy. Czy nie z oferty? Także tyle ode mnie. Do zobaczenia. Cześć!